Szanowni Państwo, odnowienie doktoratu skłania mnie do zastanowienia się nad swoim postępowaniem w ciągu całego długiego życia. No a szczególnie zaś nad wypełnieniem przysięgi doktorskiej złożonej przed 50 laty. Oczywiście nie moją sprawą jest ocenić, czy istotnie swoim życiem i obyczajami, jak brzmi tekst przysięgi, nie przyniosłem uszczerbku godności doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czy z należytą starannością uprawiałem naukę i to nie z chęci brudnego zysku i nie dla zyskania próżnej chwały. Wypada mi uwierzyć w to, co uprzejmie wyraził w laudacji mój dzisiejszy promotor. No, dziękuję mu za te miłe słowa, ale muszę przyznać, że w zawartych tam pochwałach jest bardzo wiele przesady. Pewno koledzy historycy to sami potrafią ocenić. Ze swej strony natomiast chciałbym podzielić się dwiema refleksjami, które mi się nasuwają w związku z dniem dzisiejszym. Najpierw ta, że tak zwana kariera naukowa zależy w dużej mierze od różnych okoliczności zewnętrznych. Tak było ze mną z pewnością. To, że stoję tu przed Państwem w tej starej auli Czcigodnej Akademii Krakowskiej wobec portretów tylu znakomitych profesorów tejże Akademii i protektorów. Otóż to zawdzięczam splotowi wielu okoliczności, który nazwać można by, jak to woli, zbiegiem przypadków, szczęśliwym zrządzeniem losu albo Bożą łaską. No i tak, nie bez znaczenia był dla mnie fakt, że moi rodzice, gdy byłem jeszcze dzieckiem, zdecydowali się zamieszkać w Krakowie, by mi zapewnić w przyszłości dobre wykształcenie. Dalej, że ukończyłem tu znakomitą szkołę powszechną, w której wysoki poziom nauczania rekompensował, przynajmniej po części, późniejszy brak regularnego wykształcenia na poziomie średnim. No, jak myślę, potwierdziłby tę opinię obecny tu ksiądz kardynał. To także, że lata okupacji hitlerowskiej przeżyłem względnie spokojnie, unikając szczęśliwie wielu niebezpieczeństw i tragicznych losów, będących udziałem tylu moich rówieśników. No a nadto mogłem korzystać z tajnego nauczania. To, że maturę zdawałem i odbywałem studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego wedle programu wypracowanego przed wojną i miałem jeszcze wielu znakomitych profesorów i nauczycieli wywodzących się z tamtego czasu. To wreszcie, że w Wyższej Szkole Ekonomicznej trafiłem do Katedry Historii Gospodarczej, którą tworzył wtedy Stanisław Choszowski, znakomity uczony z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uczeń i kontynuator dzieła Franciszka Bujaka. Wreszcie to też było taką okolicznością sprzyjającą, że niezwykła sytuacja w 1980 roku sprawiła, że wybrano mi na stanowisko rektora Akademii Ekonomicznej, a potem w okresie stanu wojennego mogłem je pełnić bez wstrząsów dzięki roztropności i życzliwej pomocy zarówno moich współpracowników w zarządzaniu uczelnią, jak i przedstawicieli organizacji młodzieżowych. Niektóre z tych osób są tu dziś obecne i korzystam z okazji, by im za to podziękować. Druga natomiast refleksja jest taka, że praca badawcza stanowi już sama w sobie nagrodę za jej wykonywanie. Tak przynajmniej odczuwam to w odniesieniu do własnej działalności naukowej, cokolwiek by ona była warta. Dane mi było przecież uprawiać zawód, który mnie pociągał od wczesnej młodości, polegający na odsłanianiu przeszłości na podstawie oryginalnych źródeł. Już sam dostęp do tych źródeł rodził w młodego badacza ogromne wzruszenie. Wypełnianie takich zadań dawało wiele satysfakcji. A jeśli udało się przy tym dokonać jakiegoś maleńkiego chociażby odkrycia, bo żadnych wielkich nie mam przecież w swoim dorobku, albo wyprostowania jakiejś błędnej opinii, ileż to dawało radości. To jest właśnie ten wielki przywilej dany tym, którzy mogą wykonywać zawód, żeby nie rzec powołanie, uczonego, pracującego, prawda, że czasem z wielkim trudem i poświęceniem, pracującego nad tym, co lubią. Więcej, co jest ich życiową pasją.
Użyłem tu świadomie dziś już zapominanego i trochę archaicznie brzmiącego słowa uczony, a nie stosowanego powszechnie pracownik naukowy albo gorzej jeszcze naukowiec, bo to sugeruje po prostu zajęcie zarobkowe takie jak każdy inny. Ja miałem to szczęście, że robiłem też to, co lubię, że mogłem zaspokajać swoje zainteresowania, badać to, co mnie najbardziej w danym momencie ciekawiło, choćby to były bardzo szczegółowo, mało istotne sprawy, które owocowały czasem publikacją zaledwie drobniutkich przyczynków. Przy tym wszystkim muszę jednak przyznać, że tę satysfakcję badawczą zakłócały budzące się niekiedy wątpliwości, jakie bywają udziałem tych, którzy uprawiają nauki nie mające bezpośredniego zastosowania. No z jednej strony wiemy, że badania szczegółowe w takich dziedzinach jak historia są potrzebne, gdyż skłaniają się jak cegiełki na całość naszej wiedzy i dają podstawę do jakichś bardziej fundamentalnych ujęć syntetycznych. Ale z drugiej strony nasuwają się nieodparcie skrupuły co do wartości, a nawet sensu tego, czemu poświęcamy swój czas. Do tego za publiczne pieniądze, co prawda na ogół niewielkie. No przychodzą wówczas natrętne myśli. Co kogo może obchodzić poza wąziutką grupą specjalistów, na przykład handel w regionie krakowskim przed 5 wiekami. No za badania nad tym właśnie przed 50 laty Uniwersytet Jagielloński przyznał mi stopień doktora. Nachodzą wątpliwości, jak się to ma do różnych pożytecznych zajęć, którymi trudzą się inni. I to nie tylko tacy jak ratujący życie ludzkie lekarze, no ale nawet prości rzemieślnicy. No takie myśli z pewnością są racjonalnie nieuzasadnione. I, przepraszam, jeśli kogoś z uczonych mogły urazić, ale nauczyły mnie patrzeć z większą pokorą na swoje dokonania. I sprawiły także, że zacząłem sobie cenić te właśnie działania, które są mniej efektowne, mniej dają zaszczytów, ale przecież przynoszą bardziej widoczny pożytek społeczny. Dlatego patrząc z perspektywy wielu lat, dzisiaj cieszę się, wtedy się tym martwiłem, że gdy skończyłem studia, właśnie wtedy wprowadzono dla absolwentów przymusowy przydział pracy, Komisja Wydziałowa Uniwersytetu wysłała mnie na Pomorze i znalazłem się jako nauczyciel w skromnej szkole zawodowej w Elblągu. Było to zaledwie 5 lat po wojnie i w sytuacji dramatycznego braku na tych terenach kadry nauczycielskiej z wyższym wykształceniem. Tu jako dygresję powiem, że pamiętam z jakim szacunkiem wtedy, że niemalże czcią patrzono na mój dyplom magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeszcze taki zresztą duży, prawda, z pieczęcią świętego Stanisława. Otóż, że mogłem wtedy tam właśnie w tej szkole dobrze wykorzystać przygotowanie dydaktyczne nabyte na studium pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i że nawet w tamtym trudnym okresie stalinowskim przekazywać wiedzę swoim uczennicom i jakoś kształtować ich umysły. Mogłem też na miarę ówczesnych możliwości zająć się historią tego miasta na tak zwanych ziemiach odzyskanych, i choć trochę przyczynić się do związania z nim nowych mieszkańców, wyrwanych ze swoich środowisk, a tu czujących się obco. Zupełnie nieświadomych korzeni, nieświadomych na przykład polskiej przeszłości Elbląga, co w takich jakichś popularnych pracach starałem się uświadomić. Między innymi Elbląga jako ważnego portu dawnej Polski, jako siedziby pierwszego gimnazjum w granicach Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej, czy ważnego etapu emigracji polistopadowej. Cieszę się dziś, że z czasem podjąłem pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej, rezygnując z bardziej prestiżowego może zatrudnienia w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. I cieszę się nie tylko dlatego, że w uczelni tej, dzisiejszym Uniwersytecie Ekonomicznym, przeszedłem wszystkie szczeble kariery akademickiej i zostałem obdarzony najwyższą godnością rektora. Cieszę się i z tego, że wtedy w 1958 roku, bo wtedy tam zacząłem pracę, mój promotor wspomniał datę, kiedy uzyskałem pełny etat. Otóż, że wtedy do tej szkoły wyższej, spustoszonej kadrowo i naukowo w okresie stalinowskim, mogłem jako wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego w jakimś stopniu wnieść lub raczej przywrócić wartości uniwersyteckiej dydaktyki i metod badawczych.
ciągu zaś blisko 40 lat pracy mogłem jeszcze przed transformacją ustrojową 1989 roku przekazywać młodzieży pogłębioną wiedzę historyczną, na przykład o rozwoju gospodarczym II Rzeczypospolitej, o procesach ekonomicznych w gospodarce rynkowej, a także na wykładach fakultatywnych, o różnych pomijanych wówczas sprawach, tak jak na przykład problem mniejszości narodowych. Cieszę się także, że w swoim czasie, rezygnując z zajmowania się ambitnymi tematami z zakresu historii powszechnej, do czego się trochę zabierałem, ale czemu bym, jak sądzę, nie podołał, otóż podjąłem się badanie nad historią Krakowa. No, badania dużo łatwiejsze, choćby przez obfitość i dostępność źródeł. Dało mi to możliwość udziału w przygotowaniu pierwszej tak obszernej syntezy dziejów naszego miasta, ale także opracowania krótkiej, przeznaczonej dla każdego, jak głosi tytuł, książki na ten temat, która cieszyła się i jeszcze nadal cieszy się pewną popularnością, także w wersji angielskojęzycznej. Rad jestem wreszcie z tego, że w latach starości, już niezdolny do poważniejszych badań, mogłem zaspokoić zainteresowanie miejscem obecnego zamieszkania i opublikować naukową, ale w zamyśle dostępną dla szerszego kręgu czytelników historię dwóch dawnych wsi podkrakowskich leżących obecnie w granicach miasta. Wolno mi przypuszczać, że książeczka ta pod względem naukowym wpisuje się w dziedzinę modnej dziś mikrohistorii, ale że także spełnia jeszcze inne zadanie, pozwala mieszkańcom ze starych miejscowych rodzin na poznanie życia swoich przodków, nowym zaś przybyszom ułatwia integrację z tymi pierwszymi i zakorzenienie w nowym miejscu. Chciałbym, aby te moje osobiste refleksje przyjęli Państwo jako pochwałę tych sfer działalności, które towarzyszyć mogą najpoważniejszym, nawet najszacowniejszym badaniom naukowym. Mianowicie jako pochwałę dydaktyki, pochwałę popularyzacji wiedzy oraz uprawiany nie po amatorsku, lecz fachowo historii regionalnej i lokalnej. Spoglądając u schyłku życia na swoją przeszłość, pragnę wierzyć, że udało mi się zarówno w pracy badawczej historyka, jak i w przekazywaniu jej wyników zachować godną uczonego bezstronność i rzetelność. Ufam, że tym samym dotrzymałem obietnicy zawartej w przysiędze doktorskiej usilnego starania o to, aby krzewiła się prawda. Zostałem za to osobiście nagrodzony nie tylko własną satysfakcją, o której tyle mówiłem, ale i wielu zaszczytami, może nie w pełni zasłużonymi nawet. No a w tym powołaniem mnie na członka Polskiej Akademii Umiejętności, co sobie bardzo wysoko cenię, no a także tą dzisiejszą, tak bardzo miłą uroczystością. Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zechcieli zorganizować tę uroczystość i wszystkim, w tym także licznej grupie moich kolegów z Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy poświęcili czas, aby w niej uczestniczyć i okazali mi w tym swoją życzliwość. Bardzo dziękuję.